Dzisiaj spotykamy się z panią Joanną Wardzińską, wiceprezes Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o bardzo szerokim zagadnieniu społeczno-gospodarczym, społeczno-ekonomicznym, jakim jest ekonomia społeczna. Czym jest ekonomia społeczna dla pani instytucji, która 20 lat 25 lat zajmujemy się tym zagadnieniem. W moim rozumieniu przez 25 lat zajmujemy się ekonomią społeczną. Czyli zaczęliście wcześniej niż hasło ekonomii społecznej pojawiło się w Polsce. Próba definiowania ekonomii społecznej. 25 lat dlatego, że nasz start to było pomaganie mikro i małym przedsiębiorstwom. Czyli zaczęło się od biznesu. Zawsze byliśmy jako instytucja finansowa związani z biznesem, ale zorientowani na ten aspekt społeczny, czyli to, co się dzisiaj definiuje ekonomia społeczna, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie tych, którzy tworzą miejsca pracy i tak dalej. Tak zaczęła się ta historia. Później sfokusowaliśmy się bardziej na te działania, które wspierają ekonomię społeczną, która już zaczynała być w naszym kraju definiowana. Dla nas ekonomia społeczna to jest pewnego rodzaju działanie, które wpływa na społeczność lokalną, pozwala się ludziom zorganizować, myśleć o pewnego rozwiązywaniu problemów, ale z drugiej strony ma pewne elementy i parametry ekonomizacji działania, prawda? Czyli gdzieś się patrzy na przychód, na zysk społeczny, na praktycznie zysk, a później jak się go dzieli. Bo my uważamy, że posiadanie wyniku finansowego jest rzeczą dobrą, a nawet pożądaną, natomiast patrzymy na to, jak ten wynik jest zdzielony, prawda? Bo jeżeli mówimy o ekonomii społecznej, to ja cały czas podkreślam, nie grzechem jest wypracowywanie zysków, grzechem jest, jeżeli te zyski niewłaściwie używamy. Tak jest. Ekonomia społeczna od kilku lat to pojęcie funkcjonuje wśród organizacji pozarządowych, wśród instytucji wspierających. Czy jest jakiś idealny model ekonomii społecznej? Czy gdzieś on istnieje? Czy on jakoś wygląda? A może to jest model, który jest nieosiągalny i do którego się ciągle dokłada różne elementy, budując i rozbudowując to pojęcie? Ja nie wiem, czy pani, państwo pamiętacie, że w ogóle był taki program na początku lat 90., w połowie lat 90. poszukiwanie modelu polskiej ekonomii społecznej. Te programy rzeczywiście doprowadziły do różnego rodzaju analiz, ale właściwie nie było jednolitego wniosku, jak ma wyglądać ten model ekonomii społecznej. I uważam, że to było bardzo dobre, bo po pierwsze zrobiło analizę, jak wygląda rynek, ale stąd wyszły przede wszystkim potrzeby. I teraz różne pomysły na zaspokajanie tych potrzeb. I w to później jakby całe tworzenie ekonomii społecznej to było między innymi ustalenie generowania pomysłów na to, żeby te potrzeby zaspokoić. Oczywiście ciągle patrząc przez ten pryzmat społeczny. I tak jest obecnie też w Unii Europejskiej, bo są oczywiście modele we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii różnego rodzaju struktur, prawda? Czyli tworzy się sieci, które mają wspomagać tak zwaną ekonomię społeczną, czyli samoorganizowanie się ludzi, szukanie pomysłu na to, żeby poprawiać swój byt, po to, żeby dawać ofertę tym, którzy są wykluczeni na przykład z rynku pracy lub z innego działania. Są w pewien sposób, mają utrudnione wejście na rynek pracy, powrót do społeczeństwa, chcą inaczej dzielić te dobra, ale generalnie rzecz biorąc nie próbuje się mocnego dodefiniowania, czyli jest najpierw diagnoza potrzeb i analiza, jak je można zaspokoić i później próba poszukania oferty najlepszej odpowiedzi na te potrzeby. I wydaje mi się, że to powinno być taką osią rozwiązywania, jak dochodzić do modelu ekonomii społecznej, prawda? Czyli zbudowanie pewnego rodzaju sieci dotarcia do tych, którzy mogą być tymi aktorami tego rozwiązywania problemów społecznych, ale nie przez opiekę społeczną, właśnie takie sfokusowanie tymi liderami, którzy pociągną, prawda? Były swojego czasu na obszarach wiejskich i to jest lokalne grupy działania.
powstaje pytanie, na ile jeszcze z lokalnych grup działania możemy wykreować prawdziwych przedsiębiorców społecznych, prawda? Tych, którzy integrują o ten stopień trochę wyżej, prawda? My z naszego doświadczenia Fundacji Wspomagania Wsi, która też działa na terenach wiejskich i też współpracuje z liderami i też wspiera ekonomię i tą stricte ekonomię, bo i tą małą przedsiębiorczość, mikroprzedsiębiorczość i też działania takie powiedzmy miękkie, to widzimy, że jest bardzo dużo zasobów lokalnych, właśnie lokalne grupy działania, właśnie lokalne organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, wolni strzelcy, którzy nie znaleźli miejsca dla siebie w różnych organizacjach i te zasoby jeszcze nie są do końca wykorzystane. One też potrzebują pewnego wsparcia, pewnych pomysłów, jak mogą swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoją pasję wykorzystać. I to chyba też jest ten kapitał społeczny do wykorzystania w rozwoju ekonomii społecznej. Zgadzam się, bo wydaje mi się, że jednak efektywność i trwałość rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej to jednak zależy od ludzi. Oczywiście im trzeba zapewnić pewne elementy, które będą ich wspierały, ale ważne wydaje mi się to, co powinniśmy teraz myśleć, mówiąc o ekonomii społecznej, to jest to, żeby dawać pewne, budować pewne otoczenie, które by pozwalało tworzyć takie działania, ale nie możemy zapominać o trwałości, bo ja uważam, że cały ten system dotacyjny, który był w dużej mierze elementem dla wspierania rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej, był niesłychanie niezbędny i pomocny, ale nie możemy się do tego ograniczać i nie myśleć tylko o tym, żeby to powstało, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co trzeba zrobić, żeby to było trwałe, tak? I trzeba wyciągnąć z wnioski z tego, co dotychczas się zdarzyło. Bo jeżeli utworzyliśmy 1350 spółdzielni socjalnych, z czego wiemy, że działa 50%, tam 500, 550 i też jeszcze kondycja jest różna, to trzeba zadać zapytanie, gdzie był gdzie był popełniony błąd i czy warto tak na ślepo tworzyć, prawda? Bo ten system był dosyć drogi. No, myślę, że musimy sobie tu uczciwie powiedzieć z tego samego tworzenia, bo to był koszt wsparcia, koszt dotacji. No i ja uważam, że to jest największy grzech, jaki popełniamy, jeżeli tworzą na przykład spółdzielnie socjalne osoby wykluczone, czyli one już raz zostały przez życie źle potraktowane, prawda? No, gdzieś im się nie udało. I teraz sugerujemy im, proponujemy, oni tworzą spółdzielnię socjalną i nagle ta spółdzielnia socjalna po tym wygaśnięciu, zamortyzowaniu się dotacji przestaje istnieć, czyli oni drugi raz wyskakują negatywnie, w sposób negatywny idą na rynek. To jest naprawdę bardzo niedobre dla tych ludzi, więc musimy pomyśleć i zastanawiać się, jak amortyzować, jak od początku zapewnić nie tylko tworzenie, ale trwałość. Znaczy, wydaje mi się, że mentalność już wśród różnego rodzaju doradców, też tych liderów, których głównym celem i ten wskaźnik było, żeby trzeba ileś było spółdzielni na przykład socjalnych utworzyć, bo ja uważam, że ta ustawa o spółdzielniach socjalnych i ten pomysł, żeby tworzyć spółdzielnie socjalne 10 lat temu był bardzo dobry, bo to pewien ruch takiej inicjatywy wyzwoliło, dało szansę dla wielu osób. Natomiast trzeba wyciągnąć wnioski, co jest niezbędne, żeby takiemu podmiotowi, przedsiębiorcy społecznemu zapewnić trwałość. Bo o to powinniśmy dzisiaj walczyć. Czy może Pani ze swojego doświadczenia podać kilka takich konkretnych przykładów spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, które powstały, działają i są na dobrej drodze, żeby się utrzymać na rynku, na tym lokalnym rynku? Okay. Takich przykładów jest więcej, prawda? Jest bardzo dużo, tak? Bo myśmy sfinansowali około 400 przedsiębiorców w ramach tego projektu, bo jak zapewne Pani wie, jesteśmy operatorem takiego pilotażowego programu, my to nazywamy z fundusz, ale programu, który został stworzony przez Ministerstwo Rozwoju, obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dedykowanego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców społecznych, tych, którzy tam miały rok stażu działalności, i to był instrument zwrotny. To było troszkę takie działanie na
sprawdzenie, czy rynek przedsiębiorców społecznych przyjmie instrument zwrotny, potrafi z niego skorzystać, bo wiadomo, że w nowej perspektywie tych środków dotacyjnych co chwila będzie mniej. Tak. Ja powiem szczerze, że na przykładzie tego... Ale przepraszam, ten instrument zwrotny jest dalej łaskawszy niż inne instrumenty. To na tym polegał pilotaż, że po pierwsze... To były bardzo takie przyjazne parametry finansowe, bo to była połowa redyskonta weksli lub 1/4, jeśli to była spółdzielnia socjalna. To było 5 lat finansowania i w całym okresie stałe oprocentowanie z możliwością jeszcze 6 miesięcy karencji, czyli idealny instrument dla tych, którzy zaczynają, którzy mają pomysł i którzy są rzeczywiście przedsiębiorcami społecznymi. To pozwalało im po pierwsze obniżyć koszty środków finansowych, bo jednak na rynku finansowym, jeśli są, to są droższe, ale po drugie, i to chyba było ważniejsze, że to był instrument, który pokazał przedsiębiorcom społecznym, że można się ubiegać o finansowanie zwrotne. Bo niestety banki, nasze instytucje komercyjne, te, które są na rynku, nie kochają, bo nie rozumieją przedsiębiorców społecznych, czyli nie ma takiej oferty, a przedsiębiorstwa społeczne nie mają aktywów, w związku z tym nie mogą za bardzo dać zabezpieczeń. I ten biznes też trochę jest taki nie do końca biznesowy. Tak, to nie jest do końca zrozumiałe, są inne wskaźniki efektywnościowe, ponieważ jeżeli to są osoby wykluczone, więc ta efektywność jest zdecydowanie niższa w takich przedsiębiorstwach. I muszę powiedzieć, że na przykładzie tych kilkuset przedsiębiorców, które sfinansowaliśmy, ja mam niesłychanie dużą satysfakcję, że sektor się ekonomizuje, czyli zaczyna rozumieć, dlaczego mieć trzeba przychód, dlaczego trzeba kontrolować koszty, co trzeba zrobić, bo trzeba pomyśleć nie o sytuacji bieżącej, ale o tym, co będziemy robili za rok. Oczywiście, jak zwykle są super optymiści, którzy zawsze uważają, że im się uda, ale są realiści i ci są jakby najbardziej pożądani, bo oni trochę myślą o tym, żeby zapewnić trwałość działania, bo trochę myśląc też o trosce tych ludzi, z którymi razem pracują. Na przykład takiego przedsiębiorstwa, które uważam, że w ogóle ma fantastyczną historię i dużą szansę dalszego bycia na rynku, to jest spółdzielnia Bialskie Cuda. To jest spółdzielnia z Białej Podlaskiej. I to była niesamowita historia, ponieważ zaczęło się od tego, że panie straciły pracę w likwidowanym przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej, czyli to dla nich był rzeczywiście problem i rynek pracy nikt nie mógł im zaoferować w tym środowisku. I one właśnie utworzyły spółdzielnię socjalną i znalazły pomysł, znaczy zobaczyły, co one mogą robić na tym małym rynku i dzisiaj ta spółdzielnia socjalna to jest spółdzielnia, która zajmuje się produkcją, jak to się mówi, tak zwanych gadżetów, ale to jest także rękodzieło, maskotki i znalazły dojście, pomyślały o tym, bo miały doświadczenie, że jest niezbędny zbyt tego. Także to jest naprawdę bardzo poukładana spółdzielnia, nie od razu wielachne i ogromne przychody, tylko to jest bardzo sfokusowane na konieczność na niezbędne koszty, możliwość generowania przychodów, ale co się okazało, one mając to doświadczenie takie negatywne swojego życia, no bo utrata pracy, to wiemy, że to jeden z większych stresów dla nas, prawda? Pomyślały także o innych, o pewnym takim dodatkowym aspekcie i na przykład one współpracują z lokalnym więzieniem, które jest, ucząc, prowadząc kursy dla tych więźniów z szycia i więźniowie szyją też maskotki, które one przekazują do domu dziecka. Czyli to jest taki trochę też jakby resocjalizacja, dodatkowy element tych innych taka ludzi. Taka wartość dodana tego przedsiębiorstwa. Właściwie tak. Na początku nie przewidywały. To gdzieś tam spróbowały sprzedać swoje umiejętności poprzez zaoferowanie prowadzenia warsztatów, ale wymyśliły też z tych warsztatów coś, co daje jeszcze dodatkową wartość dodaną, czyli tą dotację, ten datek dla domów dziecka. I widać, że
to jest takie bardzo od początku do końca poukładane, prawda? Też mamy taką na terenach wiejskich krainę Rumianków słynną. To jest kolejna spółdzielnia, która fantastycznie sobie radzi, mało tego, podejmując kierunki dywersyfikacji swojego działania. Więc to wydaje mi się, że ci, którzy myślą troszkę o swojej trwałości, to bardzo dobrze układają swój biznes. Także takich przypadków jest bardzo dużo. Oczywiście gro tych małych przedsiębiorstw społecznych to są usługi, usługi cateringowe, gastronomiczne. Są też produkcje, prawda, bo są fundacje, Być Razem, etc., różnego rodzaju stowarzyszenia, które mają tą zdolność wytwórczą większą, ale okazuje się, że ci mali, jeśli są w stanie sobie dobrze i mają dobrego doradcę i troszkę może czasami na nas narzekają, że za wiele ich wypytujemy, ale te pytania idą nie dlatego, żeby im utrudnić. Te pytania z naszej strony, ze strony moich koleżanek i kolegów idą po to, żeby tam przebudzić takie myślenie, tak, czy coś ty sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Czy wiesz, że za 3 miesiące to taki sam będzie popyt na twoją usługę lub na twój produkt, prawda? Tak, bo dzisiaj to bardziej uczą, prawda, niż znaczy, tak. To jest trochę kosztochłonne, prawda, bo to zjada nam czas, ale wydaje mi się, że to znowu jest ten właśnie ta nasza trochę misja taka społeczna, tak, edukowania tej grupy i ta ekonomizacja sektora, którą my naprawdę zauważamy, dla mnie jest rzeczą fantastyczną, która się dzieje na naszym rynku. Są też przedsiębiorstwa społeczne, ekonomii społecznej, które są zakładane, powstają, dlatego że pojawiają się na rynku środki. Wobec tego zbiera się grupa jakaś inicjatywna, nazwijmy, i podejmuje wyzwanie: uruchomimy przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, bo gdzieś słyszeli o przedsiębiorstwie społecznym, bo wszyscy mówią o przedsiębiorstwie społecznym. I efekt jest taki, że środki zostają wykorzystane, przedsiębiorstwo powstaje, tylko właśnie nie ma tego myślenia od początku o tym, że jednak przedsiębiorstwo ekonomii społecznej to jest po pierwsze przedsiębiorstwo, po drugie ekonomii i po trzecie społecznej. Czyli gdzieś to myślenie o tym, że produkt czy usługa musi w końcu się usamodzielnić, musi w końcu dać nam niezależność finansową. Wiele przedsiębiorstw powstaje licząc na to, że będzie miało zlecenia od samorządów. Zgadzam się. Na tej bazie próbują budować swoją przyszłość. Czy to jest dobry kierunek? Ja myślę, że tutaj są jakby dwa problemy. Jeden problem taki może bardziej generalny, że jeśli są zbudowane jakiekolwiek sieci wsparcia, czy to są OWES-y, czy być może taka organizacja jak państwo, to ci wszyscy doradcy muszą zawsze, jeśli gdzieś tam są doradcami lub nawet przekazującymi dotacje lub granty, muszą zawsze zadać zapytanie nie na zasadzie po co, bo idziesz po grant, tylko dlaczego to przedsiębiorstwo jest stworzone. Tak? Czyli pierwsze pytanie to jest dlaczego, drugie pytanie jest jak. Bo jeżeli sobie zadajemy po co, bo są środki, to jest duże prawdopodobieństwo fiaska. I to jest jeden z problemów, który raczej powinniśmy rozwiązywać poprzez edukowanie i większą kwalifikację tych liderów i doradców. To jest jakby jedna rzecz. Drugi wątek to jest oczywiście tych, którzy wytworzyli, już utworzyli, bo mają świetny pomysł, i im trzeba pomóc zapewnić pewnego rodzaju trwałość. Tu już nie wystarczą, prawda, jakieś szkolenie, bo im trzeba dać pewne instrumenty, zarówno finansowe, ale też trzeba im zwrócić uwagę, jak oni mogą wejść na rynek. Pewnie i takiego doradcę stałego, który będzie im, ja to zawsze nazywam mentorem. Nie ukrywam, mentora, że myśmy chcieli taką sieć mentorów zbudować. Coacha. Tak, tak. Być może coach troszkę może nawet bardziej powinien być sfokusowany na ogólne problemy, natomiast mówiąc mentor, to zakładam, że to jest taki, który w ogóle przeprowadzi z danego obszaru to przedsiębiorstwo przez wszystkie meandry całej działalności. Czyli on zawsze będzie na wezwanie z nimi. No, tej sieci mentorów ja tutaj przyznaję, nie udało nam się jeszcze zbudować, ale uważam, że to jest
projekt, nad którym wszystkie sieci wsparcia powinny się zastanowić, jak to zrobić, jak wykorzystywać tych ludzi, którzy są na rynku, mają doświadczenie, są fantastycznymi ekspertami, ale na przykład są już, nie wiem, na emeryturze, z różnych przyczyn przestali pracować, ponieważ to jest potencjał, który zapewniłby, miałby szansę zapewnić stabilność dla tych przedsiębiorstw społecznych, bo to jest, wydaje mi się, niesłychanie niezbędne, o czym powinniśmy myśleć. Natomiast zawsze dotacje będą jakoś potrzebne i podmioty raczej, które powstają, przedsiębiorstwa społeczne, muszą sobie zadać pytanie, tak jak mówiłam, dlaczego one powstają i co one chcą zrobić, z kim one chcą zrobić. I kim. Tak, i czy mają też zasoby, tak, prawda? Bo tak, jeżeli nie ma ludzi, tak, no to często jest trudno wykonać pewne rzeczy. Ja rozumiem, że Państwo też zapewne jesteście odbiorcami niektórych usług czy też produktów przedsiębiorstw społecznych. I myślę, że to, co jest wyzwaniem, to jest nauczenie wszystkich istniejących i tych, które będą się tworzyły, przedsiębiorstw społecznych, że ich produkt musi w jakiś sposób nie tylko odpowiadać na potrzeby rynku, ale konkurować poprzez jakość, poprzez terminowość dostawy, bo ja przyznaję, że często jesteśmy kupującymi produkty od podmiotów ekonomii społecznej i nie mogę powiedzieć, żeby było idealnie co do terminu dostawy i tak dalej, a to jest ważne. Musi konkurować z tym, który obok, za rogiem ma innego rodzaju firmę i on wie, że jak nie dostarczy towaru w danym terminie i o umówionej jakości, no to nie zostanie odebrany towar. Czyli osoby, które prowadzą przedsiębiorstwo społeczne, powinny tak naprawdę chyba trochę zapomnieć o tym, że to przedsiębiorstwo jest związane z ekonomią społeczną, tylko zapewniając stabilność i takie długotrwałe funkcjonowanie na rynku, powinny pod okiem mentora bądź dobrego dyrektora finansowego, kierownika takiego przedsiębiorstwa, skoncentrować się na tym, żeby to przedsiębiorstwo odpowiadało na potrzeby rynku. Żeby nie stało się roszczeniowe. Tak, prawda? Na to, co oni zdiagnozowali, bo przecież nie każde przedsiębiorstwo społeczne musi być ponad rynek lokalny. Tak. Czasami ta usługa dawana na rynek lokalny, jeśli jest dobrej jakości, to ona jest bardzo pożądana. I wydaje mi się, że tutaj te przedsiębiorstwa naprawdę świetnie sobie radzą. Ten wątek, który Pani wcześniej ruszyła a propos samorządów, że część przedsiębiorstw społecznych powstaje, bo liczy na te zadania zlecone samorządów. Ja uważam, że to nie jest naganne, bo troszkę chyba obowiązkiem samorządów powinno być to, żeby dookreślać rodzaj usług, które powinny być wykonywane przez przedsiębiorstwa społeczne. Właśnie nie wchodzenie w dotacje, że to tej fundacji, innej fundacji, temu stowarzyszeniu my damy dotacje. Bo to raz wypływa i koniec. I oni jakoś się gospodarują. Ale jeżeli dane przedsiębiorstwo społeczne, czy ono będzie w formie spółdzielni socjalnej, fundacji, stowarzyszenia, ale prowadzi tą działalność i właśnie ma ten aspekt społeczny, bo na przykład zatrudnia osoby wykluczone, bo zwiększył liczbę miejsc pracy, biorąc ludzi bezrobotnych, bo pomaga bezdomnym, etc., to wręcz to jest rozwiązywanie problemu lokalnego. To jest rozwiązywanie zadania statutowego samorządu lokalnego, więc powinni angażować w to te przedsiębiorstwa społeczne, bo ich jednak wrażliwość jest troszkę inna. To jest tak, że pokazywanie, że ta aktywność lokalna może być efektywna. Więc tutaj nie uważam tego za naganne, ale musi być dosyć dobrze to sfokusowane, bo jest wiele usług takich remontowo-budowlanych, porządkujących, czy też opieki, gdzie idealnie przedsiębiorstwo społeczne wpasowuje się w te potrzeby. Tak. To nie należy jego traktować jako jednostka budżetowa lub pewnego rodzaju ktoś, kto wisi na klamce, tylko wydaje mi się do urzędu o dotacje, tylko powinno być raczej to
dookreślone, zrobiona lista zadań, które mogą być wykonane przez przedsiębiorstwa społeczne. Mam nadzieję, że zmiana ustawy o zamówieniach publicznych i te stosowanie różnego rodzaju klauzul społecznych jeszcze to samorządom ułatwi, ale to jest możliwe. Znaczy, tutaj znowu uważam, że to nie przedsiębiorców społecznych trzeba byłoby edukować, ale właśnie samorządy. Właśnie, żeby o to chciałam otworzyć zapytać. Te lokalne władze, bo nie ma nic lepszego, jak w gminie takiej wiejskiej czy wiejsko-miejskiej małej, kiedy są pewne prace, po co zlecać dużemu zakładowi, jeżeli widzimy problem, na przykład rzeczywiście ludzi bezrobotnych. Prawda? Więc być może trzeba wtedy zainicjować i powiedzieć, okej, jeśli zapewnicie jakość, jeśli tak, mamy taki budżet, trzeba tę pracę wykonać. Usiąść, zorganizować wspólnie to przedsiębiorstwo, pokazać, że jest to możliwe. No ale nie na zasadzie też, jak to muszą chcieć obie strony. Ciekawe, czy samorządy rozumieją to już w takim zakresie, jak pani opisuje w tej chwili ten właściwie taki pożądany stan świadomości. Czyli znam samorządy, jako wymienię tutaj Brzeziny, pewnie są tego dobrym przykładem, gdzie rozumieją tę ekonomię społeczną i mimo pewnych jeszcze we wcześniejszych ustawach ograniczeń znajdowały rozwiązania, jak można tą przedsiębiorczość społeczną pobudzić, prognozując określone zadania i pewną część przychodów, ale to nie oznacza, że tylko to musi to przedsiębiorstwo robić. Właśnie to jest trochie też pomyślenie, że okej, my ci dajemy coś, co pokryje koszty, kawałek, ale żeby móc tak. się rozwijać, tak. to musisz też dać coś z siebie dać coś dodatkowego dla rynku. Jakie są w tej chwili źródła finansowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej? Jeżeli organizacja chce rozpocząć tą drogę przedsiębiorczości, gdzie może szukać środków, gdzie może szukać wsparcia? Szeroko rozumianego też wsparcia, prawda? Bo to nie tylko pieniądze. Wow, tego jest dużo. Znaczy, ponieważ należę do optymistów, to powiedziałabym, że właściwie wszędzie, bo każda instytucja finansowa nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaproponowała. No, ale rzeczywistość jest trochę inna, bo generalnie, tak jak rozmawiałyśmy, instytucje finansowe nie rozumieją potrzeb przedsiębiorców społecznych i ich struktur. I to moim zdaniem jest główna przyczyna. Tego się trzeba nauczyć. Boją się tego ryzyka, które rzeczywiście jest. Natomiast wiemy, że jeśli patrzę przez pryzmat naszego kraju i naszych doświadczeń, to rozumiem, że w dalszym ciągu będzie rozwijana sieć wsparcia, czyli tak zwane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. One teraz będą bardziej partnerami dla programów regionalnych, czyli dla marszałków, bo pewnie wszyscy pamiętamy, że jest przyjęty Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, który mówi o rozwiązywaniu pewnych problemów społecznych, budowaniu sieci do tego instrumentu. I jeżeli teraz przejdziemy na pryzmat finansów, to na pewno obecnie, ale i w tej perspektywie, która już jest, będą instrumenty dotacyjne, które będą bardziej połączone ze wskaźnikami właśnie tymi społecznymi, czyli będziemy musieli patrzeć przez pryzmat rezultatu, więc wydaje mi się, że to jest ta korzyść. I oczywiście będą instrumenty zwrotne i z mojej wiedzy i informacji wynika, że tych instrumentów będzie więcej. To jest oczywiście Tych zwrotnych. Czyli kredytów pożyczek. To jest i nie tylko, bo to jest troszkę pokłosie tego dobrego doświadczenia pilotażu, który pokazał, że są potrzeby, tak? I że rynek rzeczywiście przedsiębiorstw społecznych tego potrzebuje. Czyli będą różnego rodzaju pożyczki i na działalność bieżącą, bo o tym zapominaliśmy, żeby tą zapewnić trwałość, że też będą inwestycyjne, średnio-długoterminowe, ale też będą instrumenty poręczeniowe i reporęczeniowe. Ja uważam, że przy budowaniu instrumentów poręczeniowych to jest duża szansa, żeby otworzyć rynek bankowy, tak? Bo one dzięki takiemu instrumentowi nauczą się ryzyka, bo będzie ono troszkę amortyzowane przez to poręczenie. Przez przedsiębiorstwo społeczne bez aktywów
de facto, to albo diagnoza z minimalną pani ilością, tu jest w pełni trafna i ja się z nią zgadzam. Ale też się mówi i mam nadzieję, że lada moment zostanie ogłoszony konkurs na obligacje społeczne. Wydaje mi się, że to będzie nowy instrument. I ciągle się jeszcze mówi o czymś takim, jak powołanie instytucji kapitałowej, czyli social venture capital, i uważam, że to jest też niezbędne, bo jeżeli mamy już przedsiębiorstwa dojrzałe, to im trzeba trochę dodać takiego większego kapitału albo dobry pomysł. Tak. Więc wydaje mi się, że to jest to, na co mogą liczyć przedsiębiorstwa, i to jest nowe otwarcie. Ja na naszym 25-leciu takie swoje marzenie sprzedałam i uważam, że to jest wyzwanie dla Polski, czyli zbudowanie parkietu przedsiębiorstw społecznych. My mamy świetną giełdę, oczywiście ona ma problemy teraz, prawda, raz jest lepiej, raz gorzej, ale ja uważam, że na rynku polskim, bo my to obserwujemy, mamy do czynienia, są dojrzali przedsiębiorcy społeczni. Oczywiście tu muszą być przedsiębiorcy, którzy są w określonej formie prawnej zorganizowani, czyli są albo spółką akcyjną, albo spółką z o.o., ale tacy są. Tak, ale zawsze tą formę mogą sobie, prawda, przybrać. Przybrać i tak dalej. Tak. I oni mają naprawdę bardzo fajne produkty. I są gotowi, żeby wejść już na... Oni potrzebują kapitału, a to, co obserwujemy w naszym społeczeństwie, przy tak niskich stopach, chęć jakby inwestowania też, prawda? Jest może byłoby wielu, to wiarygodniejsze miejsce do inwestowania, tak prawda, się wydaje, niż giełdowe spółki. Że warto pomyśleć o tym, a całe instrumentarium nasza giełda ma. Mm-hmm. Z tego, co wiem, to Ministerstwo Rozwoju jest tym produktem, tym pomysłem zainteresowane, więc mam nadzieję, że warto by było, ponieważ to być może by pobudziło też do innego myślenia naszych klasycznych przedsiębiorców. Bo czasami warto zastanowić się, czy nie warto naszej firmy, mojej firmy jakiejś takiej, coś wytwarzającej, troszkę przekształcić w przedsiębiorstwo społeczne, czyli bardziej mierzyć i pokazywać ten impact społeczny, ten wskaźnik społeczny. Bo dzisiaj w kraju, to może nie jest tak związane bezpośrednio z ekonomią społeczną, mamy moim zdaniem problem sukcesji. Prawda? Na początku lat 90. powstawały przedsiębiorstwa, one rosły, rodzinne. Dzieci nie chcą prowadzić tych przedsiębiorstw i teraz powstaje pytanie, na ile i czy nie można takich przedsiębiorstw przekształcić właśnie z zachowaniem pewnych względów impaktu społecznego w przedsiębiorstwa społeczne, upublicznić przez parkiet. Ja już pomijam takie przedsiębiorstwa, które są związane z recyklingiem, ekologią, zatrudniają ludzi wykluczonych i to są naprawdę już przedsiębiorstwa. Tak, to są ogromne firmy, aż się prosi, żeby... Tak, żeby ich wesprzeć kapitałowo, żeby one nie wisiały już tu na dotacjach, ale tak, i żeby nie były uzależnione od różnych politycznych decyzji. Społecznej. Także wydaje mi się, że tu jest jeszcze dużo do zrobienia, ale raczej z optymizmem na to patrzę. Czyli kolejne 25 lat albo 50 lat działania. Ja mam nadzieję, że parkiet powstanie szybciej. Może szybciej. Bo wydaje mi się, że trzeba myśleć o jednej rzeczy. Ta perspektywa się skończy w 20 roku. Okej, plus 3, bo to tak zwykle historia pokazuje. Ale powstaje pytanie, co dalej? Więc ja uważam, że to jest 5 lat, gdzie wszyscy aktorzy ekonomii społecznej, tego obszaru ekonomii społecznej, powinni pomyśleć, co trzeba zapewnić i jak rozwiązać problemy, żeby ta przedsiębiorczość społeczna i ta wrażliwość społeczna wielu, którzy działają na rynku, nie zniknęła. Zdecydowanie ona się stała trwałym elementem. Zdecydowanie tak, to jest ten czas na utwardzenie, umocnienie tego dobrego, co w tej chwili powstało, wymyślenie nowych rzeczy. Zgadza się. Bo 5 lat jest, to jest, wydaje się, że to jest długo. Wszyscy myślą, jeżeli byśmy zbudowali 20 rok, szerszą... to będzie, ale to minie jak mgnienie oka. Czyli jeśli byśmy zbudowali szerszą paletę instrumentów finansowych, różnego rodzaju pożyczki, nauczyli sektor bankowy dzięki poręczeniom rozumieć przedsiębiorstwa społeczne, podjąć to zrobiliśmy ryzyko, system reporęczeń, wzmocnilibyśmy sieć OWES-ów, ale także przekazali tą świadomość w samorządach, że ta wspieranie przedsiębiorczości społecznej i jej rozwój to jest w ich interesie. Jeżeli byśmy zbudowali parkiet przedsiębiorstw społecznych, wydaje mi się, że to by była dosyć znacząca gałąź gospodarki,
naszej krajowej, która by dawała taki duch przedsiębiorczości z wrażliwością społeczną. A chyba warto o to walczyć. Warto o to walczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.